Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj nietypowo chciałbym Wam pokazać otwarcie pudełka, czyli tak zwany unboxing tytułu od Przystanie Gier, czyli sponsora głównego kanału. Nie będę robił oczywiście recenzji, ponieważ byłoby to delikatnie mówiąc nieetyczne, ale mogę przynajmniej dla Was otworzyć świeżutkie pudełko. Na chwilę obecną możecie na Przystanie jeszcze zamówić tę grę w przedsprzedaży. Ona zdaje się jest 40 zł na chwilę obecną. Tańsza i macie jeszcze darmową wysyłkę w cenie, także bardzo, bardzo fajna rzecz. Jaka to jest gra? To jest gra ekonomiczna euro o tak naprawdę wychowywaniu adeptów, jak możecie zobaczyć, szkoły, właśnie tej Akademii Smoczych Wrót. Także zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Tutaj pięknie logo Przystanie Gier. Pierwsza gra wydana przez to nowo powstałe wydawnictwo. Do tej pory to był tylko i wyłącznie sklep. Co? Mamy instrukcję. Oryginalnie ta gra została wydana przez NSKN, czyli wydawnictwo, które ma troszkę polskich pracowników, także bardzo, bardzo fajnie, że udało im się tutaj dogadać temat. Troszkę stron, widzicie, instrukcja ma 2, 13, 15, ale dużo przykładów z tego, co widzę, więc całkiem nieźle to wygląda. Przechodzimy dalej. Och, dużą planszę. Ciężka strasznie, trzeba wam powiedzieć. Zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczmy. Oj, ale ogromna plansza. To jest zaskakujące. Jest aż tak duża. Rozkłada się na 6 części. Ona jest chyba wielkości takiej jak w Chaosie w Starym Świecie. Czyli jest bardzo duża. Trzeba przyznać. Nie, to jest chyba ten sam rozmiar. Jest bardzo duża. Zastanawiam się, ile tu kostek, bo z tego co wiem, z tego co się dowiadywałem, ta gra głównie polega na używaniu kostek, troszkę jak, nie wiem, na przykład w zamkach Burgundii, tak? Więc macie jakąś pulę kostek, używacie ich do korzystania z różnego rodzaju opcji. Tematycznie właśnie staramy się tutaj wychować jak najlepszych adeptów właśnie szkoły fantazy, wojowników, czy będziemy szkoli kleryków, magów, wojowników. I zobaczcie, duża ilość żetonów. Jeszcze więcej żetonów. Jeszcze więcej żetonów. I kolejne żetony. I planszetki graczy. Tutaj zobaczcie, macie symbol magów. Jakiś zaczarowany młot. Ciekawie to wygląda. Dwustronne są, to dobrze. Bo ja często narzekam, że w grach planszetki są cienkie i do tego jednostronne, a z drugiej strony białe. No i dużo, dużo kości. Duże kostki. Też fajnie, bo często w grach mamy takie bardzo malutkie kosteczki. Tutaj one faktycznie są tych takich tradycyjnych rozmiarów. To dobrze. Co jeszcze mamy? Piony do zaznaczania tury. Podejrzewam. Co? Znaczniki graczy na punkty, sporo tego, kosteczki do zaznaczania pewnie różnego rodzaju współczynników, torów, jak to w grach ekonomicznych wygląda. I jeszcze mamy talię kart. O, można, uda mi się to otworzyć. I co tutaj mamy? Karty specjalne. Byście dobrze widzieli, światło się odbija. O, w tej miarę ok. Dobierz 3 żetony. Ok, czy mamy jakieś, zobaczcie, specjalne tutaj karty. Z kapeluszem czarodzieja. No widzę, że dają specjalne jakieś efekty. Te punkty gotówka. Prawdopodobnie ikonografii nie znam w tej grze. Mamy podpowiadajkę, więc bardzo fajnie. Zapisy początkowe. To też się chwali, bo nie w każdej grze wiemy tak naprawdę, co mamy na początku. Punkty prestiżu na koniec gry, za co mamy. Będę musiał się w to wdrożyć. Dobra, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o pudełko Akademii Smoczych Wrót. Tak jak mówię, na stronie wydawnictwa sklepu przystań.gier.pl możecie znaleźć jeszcze przedsprzedaż, 40 zł taniej, darmowa wysyłka do 30, także warto się pospieszyć. Jeżeli chodzi o przykładową rozgrywkę, planuję niedługo zrobić, jak uda nam się kilka razy zagrać, to pewnie pokażę wam, jak to w praktyce wygląda. Jeżeli chodzi o opinię, to tak jak mówiłem, zachowajmy się fair, jako że ludzie z Przystani to są moi przyjaciele i sponsorzy, także nie będziemy tutaj robić takiej sytuacji, że będę jakoś oceniał w jakiś sposób ich produkt. Mam nadzieję, że gra jest fajna, mam nadzieję, że Wam się też podoba. No i do następnego, trzymajcie się, hej!